Marta Zalewska, Fakty TVN. Panie marszałku, chciałam zapytać o wczorajsze wydarzenie w Pałacu Prezydenckim. Dlaczego nie był pan na tym zaprzysiężeniu? Czy dostał pan zaproszenie? Jak pan w ogóle ocenia skład tej Rady Ministrów? No i w tym kontekście również dlaczego, znaczy jak pan uważa, że Jarosław Kaczyński również tam się wczoraj nie zjawił? Nie mamy w zwyczaju, choć może powinienem się nad tym zastanowić, koordynowania swoich kalendarzy z panem prezesem Kaczyńskim. Nie wiem, dlaczego on się nie pojawił. Jeżeli chodzi o moje pojawienie się tam, mogę powiedzieć krótko i pewnie dobitnie i brutalnie. Lubię teatr, ale nie zawsze odpowiada mi repertuar. Mam wrażenie, że to, co wczoraj stało się w Pałacu Prezydenckim, i chyba nie tylko ja mam takie wrażenie, jest czymś, co nie powinno wydarzyć się w Rzeczpospolitej. Wyborcy bardzo jasno i czytelnie 15 października wskazali, kto ma rządzić Polską. Najpierw miesiąc opóźniania Sejmu, później kolejny miesiąc symulowania tworzenia rządu z przegranej, jak słyszymy, większości. Nie podoba mi się to. Widzę z poziomu Sejmu, ile czasu marnujemy. Ile tracimy czasu na załatwianie spraw ważnych dla Polaków. VAT na żywność, wakacje kredytowe. Te wszystkie rzeczy, o które teraz wnosi PiS. I które my musimy przeprocesować w poczuciu odpowiedzialności za państwo. Gdzie byliście przez te 2,5 miesiąca, kiedy nie działał Sejm? Kiedy najpierw nie był zwoływany, bo pojechał już na kampanię wyborczą 30 sierpnia, a później prezydent, który dzisiaj jasno mówi, z jakiego obozu się wywodzi, z jakim obozem pracuje, stwierdził, że jeszcze miesiąc możemy poczekać. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której pewne rzeczy trzeba nadganiać, a oni tworzą rząd na 2 tygodnie. Rząd, który tak naprawdę nie zrobi w Polsce nic, bo za 2 tygodnie będzie nowy rząd. A ten rząd odejdzie z odprawami i tyle będzie tego rządzenia. Dla mnie jest to rzecz, która wymyka się cywilizowanym standardom demokracji, przekazywania władzy, kultury politycznej. Ktoś chyba po prostu nie umie przegrywać. Formalnie wszystko jest w porządku. Prezydent miał prawo do takiego zachowania, do jakiego miał, jak się zachował. Natomiast ja i nie tylko ja mam prawo do oceny. Uważam, że to działanie na szkodę Rzeczpospolitej.